Cmentarz w Augustowie, założony w 1820 roku, jest całkowicie zdewastowany. W miejscu, gdzie istniał, odgrodzono kawałek ziemi cmentarnej i postawiono obelisk z tablicą informującą, że jest to ziemia święta. Na tablicy napis w trzech językach. Miejsce poświęcone. Na tym cmentarzu spoczywają tysiące Żydów mieszkańców Augustowa i ziemi augustowskiej. Fundatorzy, potomkowie rodzin pochodzących z Augustowa: Sokolski, Gradowski, Lewinson, Słowatychi. Wszyscy ci ludzie pochowani są w ziemi świętej, którą czcimy. Obok szereg macew z dawnego cmentarza. Pierwsza wzmianka o Żydach mieszkających w Augustowie pochodzi z 1630 roku. W 1765 roku mieszkało tu 239 Żydów. Zajmowali się głównie spławianiem drewna i handlem drewnem. Pierwsza synagoga powstała w 1840 roku. W roku 1921 mieszkało 2260 Żydów, z których większość zajmowała się krawiectwem. Tuż przed wojną było w Augustowie około 4000 Żydów. Okupacja niemiecka od 22 czerwca 1941 roku. Niemcy dokonali wkrótce pierwszej masowej egzekucji. Getto utworzono w październiku 1941 roku. W czerwcu 1942 roku nastąpiła deportacja Żydów do obozu Bogusze, a w sierpniu pozostałych do obozów zagłady w Treblince i Oświęcimiu.
Lapidarium utworzone w 1981 roku z nielicznych odnalezionych nagrobków. Pomnik w kształcie macewy ku czci Żydów z Augustowa i ziemi augustowskiej, upamiętniający cmentarz jako miejsce poświęcone. Tablica pamięci ofiar Holokaustu. W pełnej miłości pamięci o członkach naszej rodziny z Augustowa, którzy nigdy nie doświadczając piękna pełnego i radosnego życia i którzy nie doczekali momentu odnowienia ludności żydowskiej w ziemi Izraela. Niech ich pamięć będzie błogosławieństwem. Niech ich dusze zaznają tylko spokoju. Umieszczony tutaj dzisiaj 17 stycznia 2002 roku w nawiązaniu do 9 Elul 5762 przez członków rodzin Weinberg, Szumski, Powombrowski, Renan, Rynkowski, Waksman, Fischbein, Żakowski, Sinclair i Rosen. W ostatnich latach lapidarium było kilkakrotnie bezczeszczone. Potłuczono tablicę pamięci ofiar Holokaustu. Na macewach zamalowywano tekst i malowano swastyki. Niestety, nawet tak mały skrawek świętej ziemi nie został uszanowany. Oglądając te zdjęcia, zabrakło mi słów, aby to skomentować. One mówią same za siebie.
Kładzenie kamyczka na żydowskim grobie związane jest z obyczajem z dawnych lat, kiedy to grzebano zwłoki na pustyni i zabezpieczano miejsce pochówku, układając kamienie. Dawniej umieszczano na grobie karteczki z prośbami czy podziękowanie i zabezpieczano je przed porywem wiatru, przykładając kamyczkiem. Zwyczaj ten utrzymał się do chwili obecnej wśród hasydów. Przy odwiedzinach grobu zostawiamy kamyczek jako znak swojej pamięci, obecności i szacunku dla zmarłego. Niech dusze ich związane będą w węzeł życia.